bardzo. I kolejne dwie zawodniczki zbliżają się do linii mety. Numer 32 i numer 245. I trzecia zawodniczka, numer 14 w tej chwili do linii mety. Dziękujemy bardzo. I numer 236 i 237 to kolejne dwie uczestniczki, które ukończyły bieg. Numer 16 również na linii mety, numer 193 i zawodniczka 49 ukończyli bieg 34 imieniem Edmunda Bojanowskiego. No i chyba myślę, że rośnie konkurencja dla pana Adama Nowickiego, bo biega na linii mety kolejny najmłodszy uczestnik. Duże brawa, proszę państwa. Jeszcze trochę, jeszcze tylko... dajesz młody, dajesz, jest. Brawo! Medal również, zawodnik numer 103, 213, 86 i 133, witamy na mecie. I proszę państwa, kolejni zawodnicy, zawodniczka numer 102 i 24, zawodnik. Numer 107, kolejna uczestniczka i 298, zawodnicy ukończyli bieg. Witamy numer 37, który zbliża się do mety, kolejna zawodniczka tego biegu. A tuż za nią zawodnik z numerem 160. Kolejna zawodniczka ukończyła bieg. Dziękujemy bardzo. To pani Ratajczak Joanna Skrobi, która ukończyła wynik z czasem godziny i 1 minuty i 54 sekund. Jeszcze czekamy za resztą. Jeszcze walczymy do samego końca. Kolejne uczestniczki, kolejne zawodniczki, numer 243 i numer 200. Przekraczają w tym momencie linię biegu, linię mety 34 biegu imieniem Edmunda Bojanowskiego. I witamy również zawodniczkę numer 75 oraz zawodnika numer 278. Dziękujemy bardzo. I numer 59, zawodniczka z tym numerem zbliża się do linii mety. Proszę, brawa. Proszę państwa, ja przypominam zawodnikom, tym, którzy już ukończyli bieg, że oddajemy chipy, które dostaliście na samym początku, przed startem. Oddajemy do tych koszyków, które stoją na bieżni, a to w tym celu, żeby na końcu wręczania nagród odbędzie się losowanie nagród niespodzianek dla tych zawodników, którzy zwrócili chipy startowe. A ja jeszcze raz chcę wszystkim przybiegłym przypomnieć, że jeżeli chcecie sprawdzić swój pomiar, ile wam zajęło przebiegnięcie 10 km, to wejdźcie na stronę maratończykpomiarczasu.pl i tam odnajdźcie swój wynik, bowiem jest... Proszę państwa, 146 numer to zawodnik, który... kolejny zawodnik, który ukończył 34 bieg. Godzina i 4 minuty za nami, ale jeszcze czekamy, jeszcze biegną. Do ostatnich sił, walczymy do końca, medal tutaj czeka, tutaj każdy jest zwycięzcą. Trzeba tylko dobiec, trzeba tylko przebiec linię mety. To już tak niedaleko. Ostatni zakręt i ostatnia prosta dla zawodników z numerami 285 i 145 oraz do zawodnika z numerem 54. Serdecznie witamy na mecie 34 ogólnopolskiego biegu pana Gerarda Misiaczyka, numer 285. Skrył się za ciemnymi okularami, trudno było poznać.
Sekretarzu? Allo? No tam, no, to jest... Ja się cieszę, że skończyłem. To zaraz powiem. Proszę Państwa, wszyscy się cieszą, że ukończyli 34. bieg Edmunda Bojanowskiego, a najbardziej ci zawodnicy, którzy są już poza linią mety. Dziękujemy bardzo, a do mety zbliża się zawodnik numer 199. Możemy tak zrobić, bo my jedziemy na... Szanowni Państwo, dostaliśmy informację, która jest naprawdę godna podziwu, ponieważ ostatni zawodnik już nie może biec, już nie ma sił, a jednak ratownik medyczny, który udzielił mu najpierw pomocy, biegnie razem z nim i towarzyszy mu, aby razem tutaj dobiegli do linii mety. Dlatego wielkie brawa dla tego pana, kiedy tu przybiegnie, bo to niezwykły wyczyn, nie móc, a jednak móc. Eskortuje ich ekipa ratownictwa medycznego. Zobacz, chyba gdzie jest Paweł, bo zawsze polezie. Ale się ciężko. Już szczerze, że tydzień temu mi się lepiej było. Romka! Romka! Biegnij przed Danielem! Proszę Państwa, witamy zawodniczkę z aparatem fotograficznym. Numer 138! Dziękujemy bardzo. Chwila dla fotoreportera, już też za linią mety. Medal i woda do popicia. I dziękujemy bardzo. Do mety powoli dobiega kolejna para uczestniczek, które mają już za sobą 10 km w dzisiejszym biegu imienia Edmunda Bojanowskiego. I proszę Państwa, kolejne dwie uczestniczki biegu, numer 301 i numer 312. Duże brawa, proszę Państwa. Jesteśmy. Dziękujemy bardzo. Poproszę o opiekę medyczną, poproszę na linię startu. Dla numeru 301. Jest dobrze, to tylko 10 km. Czekamy na kolejnych uczestników dzisiejszego 34. biegu ogólnopolskiego imienia Edmunda Bojanowskiego w Piaskach. Wiemy, że ostatni zawodnik przybiegnie w towarzystwie ratownika medycznego. Nie wiem, czy ten ratownik też ma numerek, ale jest to na pewno godne podziwu. Proszę Państwa, ten ratownik zdobędzie pierwsze miejsce wśród ratowników medycznych. Także z niecierpliwością oczekujemy na mecie, na tych zawodników. A ja jeszcze raz przypomnę, że jeżeli chcecie, drodzy Państwo, sprawdzić dokładny swój pomiar czasu, to wejdźcie na stronę maratończykpomiarczasu.pl, odnajdźcie siebie i sprawdźcie swój wynik, który uzyskaliście w czasie biegu na dystansie 10 km. Proszę Państwa, w oczekiwaniu na kolejnych zawodników przedstawię listę osób wspierających i sponsorów biegu. A są to Gmina Piaski, Starostwo Powiatowe Gostyń, firma Mondi Simet S.A. Piaski, Toral Techniczno-Handlowa Obsługa Rolnictwa Elżbieta Krupa, Powiatowy Bank Spółdzielczy Gostyń, Spółdzielnia Mleczarska, Nadleśnictwo Piaski, firma Marvin, Przedsiębiorstwo Handlowe Mariusz Marciniak Piaski, KMH Marlena Klubś Piaski, Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Gostyń, Studio Reklamy i Druku Selek Gostyń, Kancelaria Notarialna Lidia Czemczyk-Andrzejewska Gostyń,
Stąd ślusarstwo Zdzisław Dominiak, Piaski oraz betoniarnia Sławomir Świtała. Kolejnymi sponsorami są Jankowiak i Jańczak, Chłodnictwo, Niedziela Jarosław, Gabinet Weterynaryjny, Konrad Szafranek, Radny Gminy Piaski, Marta i Maciej Brzustowski, Gabinet Stomatologiczny, Nowacki January, Salon Skuterów, Kręc Piotr, Salon Meblowy, Szymański Włodzimierz Ślusarstwo, Talaga Aleksander, Usługi i Handel, Małgorzata Dworczak, Sprzedaż dla Rolnictwa, Tomaszewski Kazimierz, Transport Samochodowy, Mariana Skręc, Sklep Wielobranżowy, Hańcz Krzysztof, Sprzedaż Pasz dla Rolnictwa, Przybysz Łukasz, Skup Złomu, a proszę Państwa, domek jest, zbliża się kolejna zawodniczka numer 110. Witamy serdecznie na mecie. Duże brawa, proszę Państwa. I ciąg dalszy listy sponsorów. Teresa Adamczak, sklep Gwinter. Pawlicki Paweł, sklep mięsny. Jerzędowski Zdzisław, sklep ogrodniczy. Pietrzyk Mariusz, zakład tapicerski. Szymański Tomasz, sklep Sztyl. Ilona Byczyńska, biuro rachunkowe. Monika Mucha, sklep wielobranżowy. Sikora Helena, przychodnia lekarza rodzinnego Piaskordis. Market Carrefour Gostyn, który przekazał 1000 sztuk wody dla zawodników 34 biegu. I witamy kolejną zawodniczkę numer 179, która w tym momencie kończy 34 bieg imieniem błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Była to pani Krzysielska Obywata, która 10 km przebiega w godzinę 11 minut i 32 sekundy. Czekamy dalej, czekamy na kolejnych uczestników dzisiejszego biegu. Nagrody już są przygotowane, już czekają na stole, na swoich właścicieli. Jeszcze trochę, a już do nich trafią. Musimy jeszcze tylko wytrzymać te kilka minut. Myślę. 288 zawodników wystartowało. Zdecydowana większość, jak nie prawie wszyscy, dotarli na metę. Czekamy do ostatniego zawodnika, tego, który, jak słyszeliśmy, przybiegnie z eskortą ratownika medycznego. Szanowni Państwo, w oczekiwaniu na kolejnych przybyłych uczestników przypomnijmy, że dzisiejszy 34. ogólnopolski bieg imienia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego zwyciężył pan Nowicki Adam z czasem 30 minut 6 sekund, co sprawia, że jest to ustanowiony nowy rekord. A zaraz za nim był przedstawiciel Ukrainy, pan Jakimczuk, który metę przekroczył z czasem 30 minut i 21 sekund, a tuż za nim pan Olejnik Paweł z czasem 31 minut i 55 sekund. W kategorii kobiet zwyciężczyni dzisiejszego biegu to Nagrajniak Natalia, również przedstawicielka Ukrainy, która przekroczyła linię mety z wynikiem 37 minut i 9 sekund. A zaraz za nią
biegła pani Olejnik Świetlana z czasem 37 minut i 10 sekund, czyli tylko jedna sekunda przegranej, a tuż za nimi biegła pani Ptasiuk Katarina z Mińska, która wbiegła na linię mety z czasem 37 minut i 21 sekund. Czekamy dalej, czekamy na kolejnych przybyłych uczestników dzisiejszego 34. biegu imienia Edmunda Bojanowskiego. 288 wystartowało, już zdecydowana większość przybiegła. Czekamy jeszcze na tych ostatnich, którzy walczą do samego końca, na których czekają medale, na czekają nagrody, bo tutaj każdy jest zwycięzcą, tutaj każdy zostanie uhonorowany medalem. Jeszcze trochę, jeszcze się nie rozchodźmy, bo przecież będzie jeszcze uhonorowanie naszych dzisiejszych, tegorocznych zwycięzców. Jeszcze będzie wręczanie, będą wręczane nagrody, jeszcze będą losowane nagrody. Dlatego prosimy jeszcze raz o zwrot chipów, które zostały Państwu wręczone na samym początku, bo to z nich będzie losowanie nagród. Dlatego jeszcze chwila emocji, jeszcze trochę zabawy i sportowej adrenaliny przed nami. Godzina 16:44 sekundy za nami. Bieg 34 imienia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Ogólnopolski w Piaskach wciąż trwa. Wciąż czekamy na kolejnych uczestników, którzy zapisali się i którzy walczą do samego końca. Oni kiedyś pobiegną. Może wystańcie bliżej, bo oni kiedyś pobiegną. Oni kiedyś pobiegną. Obiektywu i to płoto stanie stóp. Daj mi teraz. Oni byli bliżej. Zrobię. Pani wszystko zrobi. Zrobię. Chodźcie. Wszystko nie, ale proszę przyjdzie. Chodźcie. Tomek idzie. Chodź, Tomek. Nasz tu swojego, który w przyszłości pobiegnie. On na boso biegł. W międzyczasie jest to chwila dla fotoreporterów, dla zdjęć rodzinnych, ze znajomymi, że się udało, że 10 km udało się przebiec drogą z Piasków na Smogorzewo w kierunku od Rzęczewa. Dostaw. Dalej ulicą Poznańską w Piaskach, dalej skręcali ulicę Leśną i dotarli do szkoły podstawowej w Piaskach, tutaj właśnie na tą bieżnię. Szanowni Państwo, z numerem 180, pan Dariusz Michalski, to właśnie na niego czekamy, to właśnie on walczy do samego końca i się nie poddaje. To właśnie on już niedługo przekroczy linię mety w towarzystwie ratownika medycznego. Numer 180, pan Dariusz Michalski. I ratownik Włodek, który towarzyszy temu zawodnikowi i wspólnie pokonują ostatnie kilometry trasy 34. biegu imieniem błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Za chwilę powitamy ich na naszym stadionie. A jeszcze raz przypomnę, że Złoty Krążek za 10 km
biegu 34 imienia Edmunda Bojanowskiego będzie należał do pana Nowickiego Adama, który zrobił ten dystans 30 minut i 6 sekund. Srebrny krążek dla pana Jakimowicza, reprezentanta Ukrainy, który 10 km przebiegł w wyniku 30 minut i 21 sekund. Oraz brązowy krążek dla pana Olinika Pawła, który zdobył czas 31 minut i 55 sekund. Czekamy. Numer 180, pan Dariusz Michalski. Jeszcze raz w oczekiwaniu mogę zachęcić wszystkich tych, którzy jeszcze nie sprawdzili swojego pomiaru, aby weszli na stronę maratończyk.pomiarczasu.pl, odnaleźli siebie i przeczytali, w jakim czasie zdobyli 10 km. Poczekajmy jeszcze trochę, jeszcze nie koniec, jeszcze moment uhonorowania naszych tegorocznych zwycięzców, jeszcze moment losowania nagród, jeszcze trochę sportowej adrenaliny przed nami. Czekamy dalej za numerem 180, który już niedługo, miejmy nadzieję, wbiegnie. Thank you.
nieoczekiwanie, żeby organizm się domyślił. A ja proponuję, żeby będzie 27. Może 8. Szanowni Państwo, jest, biega zawodnik z numerem 180, pan Dariusz Michalski w eskorcie ratownika medycznego i całej drużyny ratownictwa medycznego. Przywitajmy go wielkimi brawami, bo to niebywała odwaga i ogromny wysiłek. 10 kilometrów za tym panem. Przywitajmy go wielkimi brawami za wysiłek i poświęcenie. Przed nim jeszcze trochę, jeszcze ostatnie dwa zakręty, ostatnie kilka prostych, ale już tak niedaleko. Już teraz będzie tylko z górki. Jest to zawodnik z Piasków, pan Dariusz Michalski. Proszę Państwa, duże brawa dla zawodnika numer 180, jak również dla ratownika Włodka, który zdobędzie pierwsze miejsce wśród ratowników medycznych w 34. biegu imieniem Edmunda Bojanowskiego. Przedostatnia prosta, to jest to najdłuższa prosta, ale co najważniejsze, widać metę, widać koniec. Proszę Państwa, podziękujmy brawami zawodnikowi, jak również ratownikowi medycznemu, który asekuruje zawodnika, aby dotarł szczęśliwie na linię mety 34. biegu. Duże brawa, proszę Państwa. Zachęćmy brawami tego zawodnika i ratownika, aby ukończyli 34. bieg. A zostało już naprawdę bardzo mało metrów do linii mety. Ostatni zakręt przed nim. Trzeba powiedzieć, że następny ostry przed. Jeszcze trochę. Tu masz następnego ratownika. Proszę Państwa, wychodzimy z ostatniego wirażu i za chwilę na linii mety powitamy zawodnika numer 180 i ratownika medycznego. Duże brawa, proszę Państwa. Pan Dariusz Michalski. Dziękujemy bardzo. Serdecznie dziękujemy. Duże brawa dla ratownika medycznego. Dziękuję bardzo i dziękuję bardzo. Gratuluję. Super. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa. Gratulacje, bo to była walka do samego końca. I proszę Państwa, byli to ostatni zawodnicy 34. ogólnopolskiego biegu imieniem błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Ratownik Włodek i Dariusz Michalski Piaski. Zatem, Szanowni Państwo, jeszcze chwila wytchnienia i za chwilę rozpoczniemy wręczanie nagród tegorocznym zwycięzcom.